Cześć, z tej strony Demo i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w The Last of Us. Znajdujemy się w hotelu, gdzie skończyliśmy ostatni odcinek, od razu nagrywany po poprzednim, dlatego nic się absolutnie tutaj nie zmieniło. Stan jest identyczny, mam tyle samo amunicji, jesteśmy idealnie w tym samym miejscu co ostatnio i tak dalej, i tak dalej. Niczego nie wczytywałem, no i teraz musimy się jakoś, kurczę, w końcu powoli stąd wydostać. Wyczyściłem, mam wrażenie, całe pierwsze piętro, ostatnie tak tylko przypomnę, i również piętro, na którym się aktualnie znajdujemy, czyli piętro chyba pierwsze. Czy drugie, a wtedy pierwsze, nieważne. I wydaje mi się, że to już chyba byłoby na tyle. Nie wiem, czy tutaj lepiej w sumie nie byłoby biegać ze strzelbą. Po pierwsze więcej amunicji, a po drugie, no, to są dość bliskie odległości. Mołotow, zawsze spoko. Czy ja to chcę zamieniać? Tak. To będzie bardziej wytrzymałe od mojej rurki aktualnej, którą miałem. No i dobra, to sobie weźmiemy jeszcze. Cegły nie, bo już mamy butelkę. Dobrze by było sobie zwiększyć ilość miejsca na przykład na te przedmioty dodatkowe. Nie wiem, czy taka jest możliwość w ogóle, rzućmy okiem, bo ja naprawdę nie pamiętam tego. A, bo to musimy przy stole oczywiście robić, zapomniałem. Ale przy okazji, suplementów jak nie wykorzystałem, mamy za mało, 15 tylko. No to trzeba zbierać i jeszcze raz zbierać je dalej. Czy tutaj jakoś przejdziemy sobie? W sumie, kurde, po co teraz się skradam, skoro ich już tutaj raczej nie mam, bo w... O, kolejne suplementy. Ja pierdzielę. No, to jest fakt. Cholera, ona się patrzy na takie rzeczy. Wow, 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 przestraszyłem się. Możemy tu wejść albo na górę, albo stąd zejść sobie, dobra. Pytanie, czy ja to chcę robić. Tu raczej żadnego przejścia nie ma, ale chyba coś tutaj będzie właśnie do podniesienia. Tego już nie sprawdzimy. Dobra, no to zejdźmy na dół. Mam nadzieję, że to już jest naprawdę koniec. Że to już jest wszystko, co mieliśmy zrobić w tym hotelu. Bo bandytów tutaj było bardzo dużo. Nasłuchajmy. Dobra, wydaje się, że jest czysto. Mam nadzieję, że jest czysto, nie tylko się wydaje. Czy ja tego nie sprawdzałem ostatnio? Nie. Świetnie. Sporo, sporo materiałów. I czy tutaj jest jakieś przejście? Nie, to słuchajcie, jesteśmy tak naprawdę na samym początku. To jest punkt wyjścia. Ja wtedy poszedłem tamtym oknem i tak sobie tutaj przyszliśmy. Widać, że to był nawet dobry pomysł, bo całkiem fajnie to mi wyszło ostatnio. Cóż, wydaje mi się, że musimy tędy przejść chyba. I pójść tutaj, no. Zaraz. Aha, to była butelka tylko. Nie, to był kij. Dobra, no to chodźmy tędy. Na górne piętro wejdziemy sobie od razu też. I kierujmy się po napisach, które nam sugerują, gdzie jest wyjście. Nie wiem, czy ja przez to nie wrócę tak naprawdę na sam początek, no ale zobaczmy. Tutaj był pierwszy exit, kolejny gdzie jest? Tam na wprost, okej. Tutaj ostatnio trzech zabiłem. Tam dalej chyba się jeszcze nie zapuszczałem. Dobra, i gdzie jest exit? Tutaj. I na górę, dobra. Tutaj na pewno mnie nie było. Czyli przeoczyłem te schody. Tu już trzeba. I jeszcze raz, trzeba powoli chodzić. Hej! Wygląda na to, że w windzie... O Jezu, co ja włączyłem? Wyjście. Tak. Jest drabina. Czekaj, spróbuję jej otworzyć. Ale najpierw... Kilka rzeczy, które mogą się bardzo przydać. Okej, sprawdźmy. A, w takim sensie drabina. Już myślałem, że będziemy mieli ją sobie gdzieś dostawić. Zobaczmy, tak, dokąd to prowadzi. Zastanawiałem, gdzie miałbym ją sobie ustawić. Tak, to ma sens oczywiście. Na wszelki wypadek. Nie wiem, czy to był dobry pomysł.
Znajdź mi coś, po czym będę mógł wejść, dobra? Okay. Spróbujmy. Jen! Nic mi nie jest! Wszystko okej? Nie! Ale mnie kurwa wystraszyłeś! Ja pierdziele, chciałem mówić już po prostu, że to chyba się zasłużyło. Nie! Zostań tam! Idę do ciebie! Tylko nie zrób sobie krzywdy! Spróbuję. Okej. Dokąd teraz? Coś czuję, że tutaj będą zarażeni. Co ja takiego zrobiłem? Czy coś tutaj jest? Trzeba będzie chyba niestety przepłynąć sobie tędy. O ja pierdzielę. Dobra. Wytrzę. Ciekawe, czy ci zarażeni potrafią pływać. To mnie naprawdę zastanawia. Mam nadzieję, że się nie przekonam w tej grze o tym. Muszę jakoś wyjść, dobra. O. Tutaj to było za łatwe. Trzeba będzie chyba tędy jakoś pójść sobie. Sprawdźmy tę drogę. Dokładnie. Sporo amunicji, bardzo dobrze. Czekajcie, może coś... Nie, nie mogę tutaj niczego wytworzyć, bo oczywiście przecież w wodzie się znajduje. To ma sens. Co, już nic więcej nie podniosę? Szkoda. Tego sobie nie możemy odblokować. No to cóż. Może przepłyniemy pod nią? Już tutaj jest płytko strasznie. Ma szans. Dobra, sprawdźmy jeszcze to. Jedno miejsce. Dobra. Czy co? Ej, no zanurz się, Joel. Czy coś tutaj się znajduje, może na dole? Ha. Nie no, nie widzę niczego, wiecie, szczególnego. Dobra, wróćmy na chwilę do tej bramy. Co my tutaj mamy? Na lewo, na prawo, okej. Ale to już... Aha, to już za bramą jest, dobra. Czy tutaj na przykład nie wskoczymy sobie w jakiś sposób? Coś bym musiał tu chyba sobie dostawić, ale nie mam... Nie mam nic tutaj pod ręką niestety. Dobra, czekajcie, ja to zaraz ogarnę i widzimy się za chwilę. No nie będę tak przecież chodzić tutaj na odcinku i was zemdzać główkowaniem takim i rozglądaniem się wszędzie. Także widzimy się jak już ogarnę, chyba że coś z tego da rady przyciągnąć. Co tu się unosi w ogóle? A, zwykłe jakieś śmieci tylko. No, to słyszymy się za chwilę, jak już coś wymyślę. Słuchajcie, wiecie co? Nie znalazłem jeszcze wyjścia, ale widzę, że gra mi podpowiada. Dała mi wskazówkę, że tam jest jakieś podobno przejście i że powinienem tutaj zanurkować. Dobra, no to zobaczmy. A, no tak. My stamtąd przypłynęliśmy, a tędy możemy teraz sobie pójść dalej. Dobra, to ma sens. Okej, okay, to jest to pomieszczenie chyba nawet, które mi wskazywało. O, tak, to jest to. No i możemy się wynurzyć. O Jezu. Co to za dźwięk? Co to jest w grze? Chyba tak. Ja myślałem, że coś po prostu przejechało gdzieś tam. Okej, okay, zobaczmy to. Coś powinno z takiej szafki kiedyś na mnie wyskoczyć. To chyba normalnie jest na zawał. Czysto. Cholera, zamki. No nie. Może znaczyć, że zaraz mi coś wyskoczy na twarz. Ja wiedziałem, że będą ci zarażeni. Bandyto to tutaj... Jeszcze bandyci o tym wspominali.
cholera. Już myślałem, że ta chmara szczurów się na mnie rzuci. Jak to było w Dishonored, tak? Tam była. Była plaga przecież szczurów, co zżerały ciała ludzi i w ogóle. Świetna gra swoją drogą, naprawdę polecam, jeśli nie grałeś w Dishonored. Przeszedłem sobie prywatnie, mówię, jak czasami nie nagrywam niektórych gier, które grywam, a później żałuję. Akurat z Dishonored to chyba byłem chory, z tego co pamiętam, i sobie przeszedłem to. Podobnie jak GTA 5. Straszna muzyczka. Kurde, się czuję jak w Outlaście po prostu teraz. Podmokłe wszystko. O, i te zawory, nie? I teraz powinien jakiś gruby mi tutaj wyskoczyć na plecy. Outlast. Pełną gębą. Oczywiście żartuję sobie, ale mam takie skojarzenia. Tu jest wyjście. Ja pierdzie. Ty nie swoje czuję, powiem wam. Jezu! Potrzebna karta. Się przestraszyłem. Co to było? Co to było? Czy to był klikacz? Nie musimy, że one pływają. Jezus Maria, ta muzyka jest przerażająca. Aha, 4! Więcej... Czy one biegną do mnie? Chyba... A! No ja też. Przepraszam za ten krzyk. Dobra, one mi tak wiedzą, że tu jestem. No, chodźcie. No co, boicie się mnie? Kurde, ja mam jeden pocisk tylko. Gdzieś na plecy wyskoczę, to zesram się. Mhm, patrzcie, a propos pleców. Nie widzę takich momentów w grach. Ta cegła mi się bardzo przyda. Ohohohoho, jak dostała, czym dostał w twarz. Swoją drogą, ten motyw poszukiwania karty też strasznie outlastowy, nie? Zresztą nie wiem, co było pierwsze, chyba The Last of Us było pierwsze, ale kurczę, mówię, że, nie mówię, że coś od czegoś ściągało, tylko że po prostu, czy coś się czymś inspirowało, jak ktoś teraz mówi, tylko że po prostu motyw jest podobny w grze wykorzystany, nie? I że takie mam skojarzenie. Wywalić powietrze jak to strzela. Swoją drogą to chyba już wszystkie wybiłem. Tu pewnie karta będzie gdzieś. Dokładnie. Motylowa karta, wciśnij aby obejrzeć. Odwróć kartę z hotelu Grand, otwierające zamknięte drzwi.
Eli, dobrze, że tutaj nie zeszłaś, nie? Tak ci zazdroszczę. Jezu, ja mam nadzieję, że jak wrócę, to jej nikt nie porwał tam. Czysto, czysto. Chyba aż tutaj było. Tak jest. Cholerny złom. Co za badziew. No co teraz? Cholera. No nie wierzę. Co ja teraz zrobić, słuchajcie? O, w mordę. Może za szybko to robić? Cholerny złom. Nie wiem, może? Latarka mi się rozwala. No nie, no nie przejdziemy tędy. Cholera. Ewidentnie tędy nie przejdziemy. I na nic. To wszystko. Jezu, ja tego nie zauważyłem. Chyba, żebyśmy to przenieśli i drzwi wysadzili po prostu w powietrze. Ej, ale teraz miałem pomysł naprawdę, co mamy tutaj zrobić. Chyba, że tędy byśmy zeszli na dół. Przyznam, że tu jest jeszcze gorzej niż u góry. A to już coś. Dobra, może zaraz zmienię zdanie, jak będzie tyle tych skarbów. Czysto, czysto, czysto. Ej, nie mam pomysłu, co teraz zrobić, naprawdę. Ale chociaż sobie splądruję tutaj to wszystko. Co ja teraz zrobiłem? No, ustawiłem się po prostu do tych drzwi. Nie no, słuchajcie, nie mam pojęcia, co teraz mam tutaj zrobić. Być może muszę jakiś generator tutaj włączyć jeszcze i go odnaleźć. Włącz generator. Co ja przewiduję przyszłość. Aha, tutaj jest. No proszę. Trybu fotograficznego. Słyszę klikacze. Wow! O kurde, czekajcie. A to jak już to włączyłem, można sobie chyba na dół tutaj tak włączyć. Orbitowanie. Obrót. Wózek, offset. O Boże, jakie to jest paskudne. Obrót, orbitowanie, wózek. W dół, w górę, dobra. Wyjdźmy z tego. No nie to, no cholery. O Boże. Widzieliście to, co ja widziałem? To był purchlak. To by było na tyle. To był cholerny purchlak. Ale dobrze, on już tutaj nie wejdzie. Mam nadzieję. No,
Zaraz się wścieknę, jak jeszcze raz w to wejdę. Mam nadzieję, że tutaj chociaż bandyci będą zamiast tego cholerstwa. Nie cierpię tych zarażonych naprawdę. Przodujmy sobie trochę. I teraz... A tutaj nie. Tutaj nie trzeba. O. Dobra. Chyba niczego nie przeoczyłem. Dobra, jedyne drzwi. Zobaczymy, dokąd mnie zaprowadzą. Właśnie ta latarka jest zbędna. O Boże. Kolejny zarażony. Czy tylko jeden? Nie. O! Robi się! Stało się to, o czym myślałem. Dziś nie, a ciebie? Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Dobra, rozproszmy się i sprawdźmy, czy nie przeoczyliśmy jakiegoś chujka. O-o. Dobra, przyszedł tutaj. No niech tylko wyjdzie. No wyjdź tutaj. Co się z nim stało? Ej, gdzie on jest? Chcę to na cicho zrobić. Chcę to po cichu zrobić. Serio? Tam jest ich trzech w ogóle, nie? Na ciebie? Nie dzisiaj. Dobra, rozproszmy się. Dobra, teraz będę uważać na te śmieci różne. Okej, okay, ten go zostawił, więc... O, jak miło, obraca się. Dobra, zostawmy już tak jak jest. Przekombinowałem. No, już myślałem, że strzał w głowę przeżyje to. Chyba tylko trzech tutaj było, no to w sumie nie ma tragedii. Przeżył? Przeżył! Przeładujmy. Ale strzały nie straciłem, przynajmniej jednej. A może nawet i dwie odzyskam. Nie. Okej. To jest dziwne. Tam. No nie... Jezu, jak on rzuca. Ej, dobrze do mnie nie podeszli.
Szkoda, że nie ma z butelką takiej fajnej ścieżki, jak tutaj mamy trajektorię lotu strzały na przykład. Nie, jeśli on się nie zatrzyma, to nie ma sensu strzelać w ten sposób. Nie poniosło tego gówniarza. Ej, stary, jesteś tam? Nie, nie ma go. Idzie sprawdzić. Się zaraz zdziwi, że kolega nie żyje. A może nawet już go... Nie zauważy? No kurde! Dobra, załatwiony. Ktoś jeszcze tutaj jest? Nie. No cóż, jak zwykle załatwione to jest beznadziejnie, ale przynajmniej jest jakiś efekt, że idziemy do przodu. Dobra, tu nic więcej nie widzę do podniesienia chyba. Cegły mamy, przeładować nie możemy, tutaj też przeładować nie możemy. Cztery strzały mamy, dobra, to może bym się uleczył. Choć nie, chyba jeszcze nie potrzeba. Jeszcze chyba w miarę się trzymam tutaj. Tak myślę. A u góry może ktoś jeszcze jest? Nie, nikogo nie widzę, nie słyszę, dobra. A czyli niestety jeszcze ten hotel nie jest oczyszczony, bo to jest naprawdę olbrzymi obszar. Olbrzymia powierzchnia i no nie byłem w stanie się tej wszystkich wybić, bo to mnie po prostu nie było. Tak wiem, zamieniłem jak zwykle cegły, to ja nie wiem czemu tak robię, a muszę mieć chyba z 3 miejsca na te rzeczy, dopiero wtedy nie będę wyrzucać. A po co tutaj tak w ogóle właściwie szedłem? Przecież tu nie mam przejścia. Znaczy, tu trzeba będzie coś chyba sobie dostawić, bo to ewidentnie wygląda jakbyśmy mogli tam wskoczyć. Chyba że drabinę możemy sobie ustawić, no właśnie. Chciałem powiedzieć, że chyba że coś mamy przesunąć. Ale drabiny nie zauważyłem wcześniej. Ciekaw jestem, to bardzo. Czy można przejść tą grę tak jak na przykład Dishonored, że... Tego tu się nie spodziewałem, to było wredne. O kurde. Czy można przejść bez zabijania kogokolwiek, ale teraz widzę, że... Nie, nie można. Załatwiłam tego gościa. Naprawdę nieźle. Będę żygać. Dlaczego nie trzymałaś się z tyłu, jak kazałem? Lepiej, że nie posłuchałam, nie? Cieszę się, że jakiś cholerny dzieciak nie odstrzelił mi głowy. Wiesz co? Wal się. Mógłbyś powiedzieć, to nie było łatwe, ale dzięki, że uratowałaś mi dupę. Dzięki, że trafiłaś. Może powiesz coś w tym stylu, Joel? Musimy się zmywać. No to prowadź. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że to właśnie ona nas uratuje. I właściwie można przejść cały czas tą grę chyba bez zabijania kogokolwiek, bo to nie my go zabiliśmy tak naprawdę. Nie, ale z tego hotelu naprawdę trzeba w końcu się wynosić i czy nam się to zaraz powiedzie. Zbliżamy się już naprawdę wielkimi krokami do wyjścia, tak coś czuję. Dobra, znowu wymienię i wezmę cegły tym razem. Okej. Ale to pięknie, słuchajcie. Z drugiej strony boję się, że zaraz mi jakiś zarażony tutaj wyskoczy, ale pójdziemy sobie dalej już w następnym odcinku. Ja myślę, że w tym miejscu się z wami pożegnam i wam podziękuję za uwagę, dlatego że po prostu już długo ten odcinek trwa. To jest taki naturalny dość moment na zakończenie go. Tak mi się wydaje, że długo trwa, bo było jedno cięcie, ale wydaje mi się, że tam to trwało 15 minut, a ten klip ma już 20 minut, więc pewnie będzie ponad 30. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, do komentowania, no i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Zagrajmy w The Last of Us. Trzymajcie się, pa pa!